Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC, strefa Dziadersa, gdzie odpoczywamy od Football Managera, grając sobie luźno w inne gierki. Tymczasem Wiedźmin 3 i kolejny odcinek, jesteśmy w Velen. No to mówicie, że tutaj będzie jakaś książka pod tym drzewem. Nie lubię spoilerów, nie lubię takich informacji, kiedy one wpływają na fabułę, ale jakieś takie właśnie pierdółeczki, jak mi mówicie, które gdzieś tam nam tą historię, powiedzmy, uczynią głębszą, no to tak, o tym możecie pisać i za to bardzo dziękuję. Natomiast pamiętajcie, do tej pory na szczęście się to nie wydarzyło, ale bez spoilerów. Bez spoilerów, zobaczmy, to chyba chodzi o tą książkę niedokończoną. Przeczytajmy. Powszechnie wiadomo, iż historia magistra Vita Est, albo we wspólnym historia jest nauczycielką życia. Dotychczas jej studenci woleli pobierać nauki z daleka, w zaciszu uniwersyteckich bibliotek. Lekcje jej znali jedynie z relacji osób trzecich, wykrzywionych przez ich uprzedzenia czy też niedoskonałości pamięci. Ja, Alder Gerd, magister Artibus Academiae Oxinensis, uważam, iż nadszedł czas, by z praktyką tą równie wygodną, co szkodliwą, zerwać i począć czerpać wiedzę u źródła, pisać o historii tam, gdzie ona się toczy, na froncie. Wielu powie, iż jest to szaleństwo, które niechybnie zakończy się mą przedwczesną śmiercią. Tym odpowiadam dumnie: Audentes Fortuna Juvat, albo we współ... To chyba ten chłop, którego spotkaliśmy w karczmie, co? W Białym Sadzie. Który tam tak bardzo chciał iść na wojnę, żeby pisać o tej wojnie, żeby ją relacjonować. Taki średniowieczny dziennikarz wojenny. No i tam mu Wiedźmin mówi, że zginiesz dla butów. Dla butów zginiesz, nie idź tam. To chyba chodzi o niego. Wydaje mi się, że zginął. Nie wiem przypadkiem, czy on tu właśnie w tym momencie nie wisi. No to by było smutne troszeczkę. No to fajnie. To nam faktycznie pogłębiło troszeczkę imersję stałej tej historii. Lubię takie rzeczy, więc jak takie rzeczy będziecie mi pisać, to okej. To w porządku. To takie pomniejsze oczywiście elementy, które nie wpływają na questy, bo te chciałbym odkrywać jednak sam. No dobra, zatem musimy się udać do karczmy na Rozstajach. Owa karczma, słuchajcie, jest... A tutaj niedaleko, chyba. Tutaj ona jest. Czyli musimy przejechać przez tą wioskę, a potem dotrzeć tu. Tutaj jeszcze na pewno do tej wioski wrócimy, bo tu jest tablica ogłoszeń, więc na pewno się z tą tablicą ogłoszeń jeszcze niejednokrotnie będziemy chcieli zaprzyjaźnić. No ale na razie pędzimy, oczywiście pędzimy drogami, bo jak mówiłem, płotka tylko i wyłącznie służy nam po to, aby podróżować drogami. Tam, gdzie trzeba wejść z buta, to wejdziemy z buta. No dobra, coś tu mamy. Mamy ludzi, mamy tablicę, ale jak mówię, na razie z niej korzystać nie będę. Natomiast tu musimy skręcić w prawo, a potem w lewo. Odpocznij. No to dobrze. To jedziemy w prawo. Potem od razu w lewo. Tą tablicę na razie pomijam, dlatego że chciałbym ruszyć to zadanie główne. Jak będę miał później gdzieś daleko, żeby je kontynuować, to wtedy sobie ogarnę te zadania poboczne. Zobaczę, czy mamy jakieś zadania, które nam się do naszego poziomu dostosują. Mówiliście mi też o tym, że jeżeli chodzi o postać, to nie oznacza... A nie, no to jest poziom szósty. Te kieszenie się odblokowują na poziomach. Tych dostępnych punktów mam jeszcze dwa. Tak, to tutaj ja dobrze to rozumiem. To też nam się odblokowuje na poziomach. No ale to nie ma sensu tutaj w nic dawać, ponieważ i tak te kieszenie mamy zajęte. Chyba tu okej, zrozumiałem, o co chodzi. Ale dobra, nieistotne. To jeszcze sobie będziemy to... Nie widzisz, że kapłan się modli. Dobra, o, jest zadanie jakieś poboczne tutaj, widzę. Na razie na mapie nie odblokowały mi się znaki zapytania. Nie ma ich nigdzie. Są tylko te zadania. To też sobie to ogarniemy oczywiście, ale na razie jadę z tym głównym. To nam nie ucieknie, bo to nam się na mapie chyba tak zaznaczyło. No to w porządeczku. Jedziemy. Dalej, płotko. Pędźmy. A co u mnie słychać, bo ja sobie zawsze lubię poopowiadać historię, kiedy sobie jeżdżę na koniku. Przechodzę właśnie na PlayStation 5 Astrobota, ale tego pierwszego, który był dołączony z konsolą za darmo niejako, prawda? To też jest takie zadanie, okej.
No i prawie go już splatynowałem. Tam dużo mi nie brakuje. Potem pewnie kupię sobie tego Astrobota nowego. Natomiast jeszcze zakupiłem kilka dni temu, z waszej perspektywy, kiedy to oglądacie, Silent Hilla 2. Ten remake, prawda? Tej klasyki. Nie miałem okazji zagrać w tą pierwszą jakby wersję Silent Hilla 2. Także dla mnie jest to totalna nowość. No, ale powiem wam, że jest tam wykonana dobra robota i gra jest naprawdę wielce klimatyczna. To horror, gdyby ktoś nie wiedział. Piękna sprawa to jest po prostu. Dobra, wjeżdżamy do karczmy na rozstajach. No i tutaj będziemy mieli tego potencjalnie ziomeczka. Tu się coś dzieje. Jakaś świnia? Jakiś chłop? Nędzarz i nędzarka. To niedobrze chyba, że mamy nędzarza i nędzarkę. Wbijamy do karczmy. Ostatnio jak byłem w karczmie, no to najlepiej się to nie skończyło. No zobaczmy. Porozmawiaj. Dzień dobry. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Wiadomo, że tu nie ma. Sprawę. Sprawę? Za łatwo by było. Przepalanki. Hop, seteczka. No jak? I to lubię u Geralta. Walnąć sobie setę, oj. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. E! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? Oj, awantura gotowa. Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwory, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. No ale co z tym Hendrikiem? Bo... Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pacholek, myślę sobie. To bandyci. Cuchnie od ciebie trupem, wynoś się. Daruję wam życie, ale tylko dzisiaj. Dokończmy tą rozmowę na temat agenta Hendrika. Może jakieś informacje się pojawią. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. No dobra. Mamy więc informację, wieś Wrzosowa. Ja myślę, że się tu przekimamy, ponieważ mamy już godzinę 19, a ta wieś Wrzosowa, proszę ja was, to jest tutaj. No to ja myślę, że tam sobie pojedziemy, ale to za chwilkę. Teraz się prześpię i może znajdę sobie jakieś zadanko na tablicy ogłoszeń. Poza tym też tu mamy wykrzyknik, więc będzie kolejna możliwość questa. Jeżeli chodzi o zadania, to w tym momencie mamy tylko tego Nilfgaardzkiego. A, mamy jeszcze stosy Nowigradu. Ale to jeszcze nie dla nas chyba jest. Kierunek Skerik to też nie jest dla nas. No i tutaj to już w ogóle 32 poziom jest potrzebny. Na razie, jeżeli chodzi o poboczne, to nic nie mamy. I tu mamy zakończone. Okej. No to najpierw się kimniemy w oczywiście gospodzie, jak na Wiedźmina przystało. Stać nas, więc do rana, do godziny 5 rano, może 4,
żeby nie spać zbyt długo, to sobie to ogarniemy. No i elegancko jedziemy z tematem. Więc podejdźmy sobie do, myślę, że do tablicy ogłoszeń. Ciekawe, czy te bandyty tu chleją wciąż. Czy już sobie poszli? Chyba sobie poszli. Chyba poszli spać. Nie, siedzą. Skurczybyki cała noc. Cała noc. Dobra, my wychodzimy. No i tak, mamy tutaj tablicę ogłoszeń, ale mamy też jakieś zadanko. No patrzymy, co tu mamy, słuchajcie. Pierwsza sprawa. W karczmie na rozstajach płaci się nowigradzkimi koronami. Innych walut nie przyjmuje, na kreskę nie sprzedaje. Na towary jadła ani napitku nie wymieniam. Jak się komuś nie podoba, niech pospołu z dzikami żołędzie żre. Dobra? Druga sprawa. Dobrzy ludzie, pisze na Sława. Wczoraj obumarł nas Falibor. Nie mamy jak go godnie pochować ani w domu koszuli białej, ani płótna na całun, ani desek na trumnę. Jeśli możecie czymś się podzielić, pomóżcie proszę. Jeśli go dobrze w zaświaty nie odprawimy, wszystkich nas będzie z żalu nawiedzał. No to takie społeczeństwo bardzo, bardzo przekonane o tych swoich zabobonach, ale też biedne. Przestroga. Dobrzy ludzie, jeśli gdzieś w lesie zobaczycie, że na gałęziach niby ozdoby na jule, jedzenie wisi, pierniczki, jabłuszka w miodzie maczane, kiełbaski i paszteciki, to choćby was nie wiem jak w brzuchu stało, choćbyście z głodu umierali, zawróćcie. Kto tego jadła skosztuje, między żywych nie wróci. A? Baba Jaga w tutejszych lasach się czai. Radost. Szukam przewodnika, co na drugą stronę Pontaru mnie z rodziną przeprowadzi. Jest nas pięcioro. Ja, żona i trójka dzieci. Najmłodsze ma 2 lata, ale spokojnie, nie krzyczy, żołnierzom nie wyda. Bogaty nie jestem, ale co tylko mam, to dam, a jak trzeba, to długi jeszcze zaciągnę i w służbę do kogo pójdę. Wszystko zrobię, byleby z Welen wyjechać, pomóżcie dobrzy ludzie, Radost. No a tutaj mamy... zadanie. Nawet chyba 2. Jedno. O zaginionej żonie, Mielen, myśliwy z Konarów. Pomóżcie dobrzy ludzie, kto żyw niech się zlituje. Żona moja Hanna zaginęła. Kilka dni temu poszła, była do lasu i do tej pory nie wróciła. Od zmysłów już odchodzę i każdą cenę zapłacę temu, kto mi ją całą i zdrową do domu sprowadzi. Albo choć wskaże, gdzie jej szukać. Można. I jeszcze tu mamy, brat mój rodzony Mikel zaginął, pisze Bruno. Kto go odnajdzie, albo przyprowadzi, chociaż dowie się, jaki los go spotkał, temu koron nie pożałuje, a i dobre słowo baronowi na jego temat szepnę. Znajdziecie mnie podle karczmy na rozstajach. Bierzemy i bierzemy. Nie wiem, czy to są 2 zadania, ale wydaje mi się, że tak. Mamy zaginiony brat, poziom 33, nie ruszamy, ale to można by było ogarnąć. Poziom 7 to jest. Poziom 7. Pojadę sobie jeszcze, bo mamy rano. Moja płoteczka jest gotowa do podróży. Pojadę sobie jeszcze w to miejsce, gdzie byłem niedawno. Na razie sobie wyłączę te zadania. Pojadę sobie, słuchajcie... Nie wiem, czy do tego myśliwego bym chciał jechać. Chciałbym jeszcze sprawdzić tą wieś Jawornik. O, mamy te znaki zapytania wszystkie. Chciałbym tą wieś Jawornik jeszcze sprawdzić. Ewentualnie tutaj jest jakieś zadanie. Może tu bym pojechał. Prosto i potem skręcić. Chyba tak. Chyba sobie to jeszcze sprawdzę. Bo z tą kobitą to poziom 7 jest potrzebny. No poziom 7 mamy co prawda 4. Hej, płotka się zacięła. Hej, uważaj. Troczyć łupy, zaraz wyruszamy. Bandziorku. 7 poziom, to może być trochę za wysoko. Chociaż chyba nie. Nie wiem jak to tu działa do końca. Przecież gram pierwszy raz, ale... pierwszy raz jestem w Welen, ale... myślę, że tu jeszcze zajrzę, bo tam jest jakiś wykrzyknik, a skoro on jest tak blisko tego drzewa, to może być to zadanie łatwiejsze troszeczkę. No i na początek, żeby nam zebrać doświadczenie do tego poziomu 6, na przykład, to by się bardzo przydało. To będzie chyba tutaj, tak mi się wydaje, że tu widziałem owy... Tam mamy trupojady, że tu będzie owy wykrzyknik na mapie. Godzina 4:22. Chyba tutaj, bo tak jadę i nie jestem pewien, ale chyba tak. Chyba tu był taki dom, jak przejeżdżałem. Czy to tu jest? Czekajcie chwilę. Tu będzie awantura jakaś. Tak, to tu, tylko pojechałem w złą stronę. No w zasadzie jak już mamy się awanturować, możemy się poawanturować troszkę. Nie lubisz srebra, co? Jeszcze jeden.
Okej. Okay. A, jeszcze dziki pies. To tu akurat będzie dość łatwo. Płotka spierdzieliła, co się tam podgryza. Muszę ją uratować. Płotko! A! Płotko! Nie daj się zjeść przez tę chmarę psów. O matko! Zaraz mnie zjedzą te psy. Dobra. Gdzie jest płotka? Tam! Dalej ją gonią. Zostawcie płotkę, cholerniki. Dobrze. Skupcie się na mnie, a nie tam biednego konika. Ale brzydkie te psy. Płotko! Uratowałem cię. Surowe mięso. Tu mamy surowe mięso. Tu nie ma za bardzo co zbierać. O, jest nasza biedna płotka. Wiedźmin też biedny. Trzeba coś zjeść. Dobra, dosiądziemy konika i idziemy do tego wykrzyknika. No prawie zginąłem. Muszę sobie troszkę życie podreperować, bo będzie problem. Tak, ten wykrzyknik jest tutaj chyba. Czyli byłem blisko. Tu znowu wiszą jakieś truposze. Czy się nie pomyliłem, bo znowu pojadę i nadłożę drogi, a nie o to mi chodzi. Tak, tu jest wykrzyknik, ale mi chodziło o inny wykrzyknik. Mi chodziło o... Tu był wykrzyknik, a już go nie ma. Zniknął. To lipa, co? Tu był wykrzyknik. Tutaj. O kurcze. Może psy zjadły tą osobę, która chciała mi dać zlecenie. No ale dobra, nieważne. Tutaj też jakiś mamy. Więc i tak jedziemy do tej wsi Jawornik, czy tam Jawożno, czy jakkolwiek to się tam nazywa, to w sumie sobie tu możemy zagadać do ziomeczka. Tu stoi jakiś koleżka. Tak, jakiś Mikołaj Święty. Tak przynajmniej wygląda. Ale zobaczymy, modli się. Modlą się, nie widzisz, że kapłan się modli. Kapłan to jaki jest? No zobaczmy, o co temu kapłanowi chodzi. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Od razu obraża. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Okej. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. No, wiadoma sprawa. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Okej, okay, stosy pogrzebowe. Takie to jest zadanie. O, trzeci poziom. No to jest idealne dla mnie w tym momencie, żeby sobie to na początek welen zrobić. Tylko pytanie, gdzie to jest? Tu mamy jeden, tu mamy drugi i tu mamy trzeci. No to bliziutko to jest. To mogę to ogarnąć, ja myślę. Mogę te stosy pogrzebowe ogarnąć dzisiaj. To będzie takie dobre zadanie na to, żeby się troszeczkę tutaj, że tak powiem, rozgrzać w welen, prawda? Dobra, to jest tutaj nawet przy drodze, więc powinno być ok. Znaczy zakładam, że tam będą jakieś przeszkody, ale myślę, że Wiedźmin sobie z tym poradzić powinien. Zostawiliśmy masę trupów. No taka droga nie droga, tu drogi tak za bardzo nie ma. Jak mówiłem płotką... Aha, bo to jest tu trzeba było iść. No dobra, tu mogę sobie zejść, z buta pobiec. To jest 40 metrów. To nawet nie jest na setkę bieg sprint. Więc w porządku, tak, będą tam jakieś... Co to jest? A co to jest za potworzysko? To zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy dróg. Gnilec! Teraz chyba ze zgnilcami tutaj nie walczyłem, wam powiem. Ale się dobrze paliły. Wow. To nie jest taki łatwy przeciwnik, wam powiem szczerze. Czy ja mam srebrny miecz na pewno? Chyba tak. Tak. Wybuch jeszcze skurczybyk na koniec. Dobrze, że nie stałem w pobliżu. Ja pierniczę, muszę go sprawdzić zaraz. Jeszcze śmierdzi. Strasznie śmierdzi. Psie sadło, a tu? Ślina potwora i krew zgnilca. Muszę go od razu obadać. Bestiariusz. Bestie to nie, hybrydy nie. To będzie trupojad. Zgnilec. Pewnie, że cuchnie. No mówiłem, że cuchnie. Myślałeś, że nazywają je zgnilcami, bo ładnie pachną? Wesemir, instruktor Wiedźmińskiej Szkoły Wilka.
Zgnilec wygląda jak rozkładający się obdarty ze skóry człowiek, którego głowa nabrzmiała od gromadzących się pod czaszką gazów. Ich pojawienie się zwiastuje obezwładniający wręcz smród zgnilizny, któremu zawdzięczają swą dźwięczną nazwę. Groźną odmianą zgnilca jest pożeracz, którego cechuje nienasycony apetyt na ludzkie mięso, wrażliwy na olej przeciwko trupojadom. Dobra, to warto wiedzieć. Natomiast i tak nie zdążyłem tego posmarować, bo nie wiedziałem, kto to jest. Użyj. Okej. Okay. Olej. Teraz wystarczy użyć igni. Igni. Czyli musimy to podpalić. Dobra, mamy to. Spalone. Lecimy do kolejnego. Płotko. Jesteś tutaj, kochana moja, piękna ty. Kobyłko. Mój ty koniku. Mój ty tutaj przyjacielu, jedyny, którego mam, oprócz barda Jaskra. Teraz tam trzeba. Czyli trzeba teraz tutaj. Aha, i tam jest jeszcze też daleko w sumie. I tu daleko, i tu daleko. No dobra. Czyli trzeba tędy pojechać. Pyk. I tutaj naokoło. Takie kółeczko trzeba zrobić. No dobra. To nie będzie problemu z tym. Mamy. Mamy wyścigowego konia, więc Wiedźmin zawsze sobie poradzi. I ten Silent Hill, proszę ja was, dwójeczka, jest grą wspaniałą. Oczywiście wiadomo, na czym się opiera fabuła, prawda? Mamy bohatera, któremu zmarła żona 3 lata temu. No jednak cały problem polega na tym, że ta żona pisze do niego list teraz, a przecież od 3 lat już nie żyje. No i mówi mu, że jest w miasteczku Silent Hill, do którego zawsze chcieli pojechać. No i on tam przybywa. No i oczywiście, jak można się domyśleć, sytuacja nie jest najlepsza. Całe miasteczko jest pokryte mgłą. W ogóle mgła jest nie tylko mgłą w tej grze, ale jest też aktorem. Aktorem tej gry. Czy ona robi taki wspaniały klimat, że to jest po prostu... O, tu też jest jakieś zadanie. To dobrze. To warto wiedzieć. To sobie to ogarnę, ale może nie teraz. Aha, bo tu mamy tutaj już. Dobra, tu sobie zejdziemy z konika. Więc mgła w Silent Hill 2 jest aktorem. To znaczy, ona robi tak fantastyczny klimat. Ona robi tak dobre wrażenie. Ona tak straszy też. A tu mamy potwory. I to są chyba gule. Tak mi się wydaje. Jako, że są to gule, to ja sobie wejdę do mojego ekwipunku. Oczywiście, że tak. I sobie wejdę w oleje i posmaruję mój miecz olejem przeciwko trupojadom. I już będę tych obrażeń zadawał więcej. To zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Ja bym sobie bez tego poradził. Oleje, no oble się dobrze paliły. Nie trafiłem żadnego. Ja bym sobie poradził bez tego, ale lubię grać tak imersyjnie, czyli wiecie, przygotować się. Jak to Wiedźmin, nie? Natomiast nie używam eliksirów, bo uważam, że byłaby to strata. Strata eliksiru po prostu w tym momencie, prawda? No bo jednak przeciwnicy nie są jakiejś wielkiej siły. Dobra. Obite ryje. Pozbieramy, co tam struchła zostało. Bo to wszystko, jak nie na sprzedaż, to na alchemię się nam przyda. Wiadomo. Oko potwora. Tutaj. Muszę tych zmysłów używać częściej. Zapominam cały czas o tym, ale wiem, że to jest, więc okej. Okay. Damy radę. Tutaj jest dobrze? Dobra. Wiedźminie, czyń swą powinność. Teraz wystarczy użyć igni. To już wiemy. No dobra. Więc wracamy do naszej płotki kochanej, która sobie tutaj przy drodze trawkę wpierdziela. I mamy jeszcze jeden do zrobienia. Tą drogą dojadę tu, czy zbyt duże kółko to będzie? Nie, będzie okej. Okay. Przez Wiesia Wornik i potem do przodu. No to czeka nas troszkę długa droga. Wiadomo, można używać szybkiej podróży, ale kto mnie ogląda i kto mnie zna, wie, że ja tego... O, sarenka. Chyba ją zabiłem. Potrąciłem sarnę. Tak, zginęła, bo się pojawił czerwony znacznik, że mogę coś podebrać z niej. Przepraszam cię, sarenko. To takie niewinne zwierzę, które nie może się w ogóle bronić, a ja po prostu zrównałem je z ziemią kopytami mojej wyścigowej kobyłki. No ale cóż, czasami takie jest Ferrari. Moje Ferrari tutaj zniszczyło sarenkę. Także tego Silent Hilla myślę, że będę sobie kontynuował wieczorkami na słuchawkach. W ogóle muzyka
w Silent Hill 2 robi z tą mgłą takie kombo kuresko straszne, że można naprawdę się w wielu momentach przerazić. No i te kreatury, które tam są w tym mieście. Aj, to się naprawdę dzieje sporo rzeczy. Są zagadki oczywiście, no bo to jest gra w swojej strukturze, nie fabule, ale strukturze bardzo podobna do Resident Evil, prawda? Czyli też tam mamy eksplorację, też mamy zagadki, też mamy tego typu rzeczy, więc nie, więc można poświęcić troszkę czasu. Dobra, jestem tu chyba już blisko, jak się wydaje. No, tu można by było zejść i polecieć z buta, bo to jest dosłownie 150 metrów. Także zapraszamy pana Wiedźmina. Już pędzimy, co tu jest? Za kradzieże, gwałty i rozboje skazuje się tych ludzi na śmierć przez powieszenie. Niech ich gnijące ścierwo będzie przestrogą dla innych, którzy zdecydują się wystąpić przeciwko prawom cesarstwa Nilfgaardu. Dobra. No to sprawa jasna, to jakby nie tylko Nilfgaard ma w tym rację, ale ogólnie za takie rzeczy, no to wiadomo. Może za kradzież od razu nie wieszamy, ale za gwałty? Za gwałt to też za szybko powiesić typa. Za gwałt to powinno się najpierw odcinać pewne części ciała. Myślałem, że tam jakieś motyle latają, a to się jakieś drzewo pojawiło. Gąciewko. Co to tam jest? Coś tu się dzieje znowu. Tak, znowu mamy te przeklęte. Jakiś niedobitek się trafił. Gule, ale tam ktoś przeżył. Trzeba mu pomóc. Jak najszybciej. Zły dzień. Uroki rzuca. Uroki rzuca? Jakie uroki? Pomagam ci, człowieku. A ty co? Dobra, no tak, jesteś taki kozak, to ja sobie powolutku tu będę szedł. Widzę, że sobie nie możesz z tym gulem poradzić za bardzo. Dobra, już ci pomogę. Nie będę taki. Przecież. Hop. Hop. Kołeczki. Dobra. To chyba by było na tyle. Teraz będzie udawał Titus Gielas, że to on. Kurwa, jak nie kapłani, to trupojady. No. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Przejebane, mówię ci. Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej. Tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał Fistech Prima Sort. Trzy razy wszystko było w porządku. Ksiądz? A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. No ciekawe. Nie, zepchnęli do dołu. Między trupy. Pewnie myśleli, że gule załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. No! I nareszcie ktoś mnie, kurde belek, docenił. Nie tam jakieś proste wsioki, tylko bandziorek, co handluje Fistechem. To w zasadzie dealer jest. Teraz wystarczy użyć igni. Czyli z dealerami ja mam tutaj do czynienia. Dobrze. Ale ten ksiądz, wam powiem, no to tak nieładnie troszeczkę. To tak troszeczkę, kurczę, belek nieładnie się zachował. Dobra, bierzemy te rzeczy stąd. Od tych guli. No i jedziemy tego księdza tam naprostować chyba. On ma jakiegoś ochroniarza, ale myślę, że nie będzie jakimś większym problemem. No ale zobaczymy, co nam powie, prawda? Tenże księżulek. Dobra, gdzie jest droga? Bo do drogi trzeba teraz dojść. Do płotki. Tutaj gdzieś jest chyba droga. I moja droga płoteczka. I troszeczkę tutaj mamy też księży grona. Zbieramy te chwasty. No, to Wiedźmin wiadomo, musi chwasty zbierać. Chociaż w zasadzie to on tego chyba nie robił w książkach tak jakoś szczególnie często. Halo, płotko! Jesteś, kochana moja, ty wspaniała przyjaciółko, jak ja cię podziwiam, że ty tutaj mi tak bardzo pomagasz. Co my tu mamy? Tutaj musimy pojechać. O, daleko. On jest tutaj, a no tak, bo on przy tym moście jest. O, panie kochany, to my tu mamy kawał drogi. Przez to drzewo wisielców znowu musimy pojechać. No dobrze, wszak nigdzie mi się nie spieszy. A lubię podziwiać te widoki, które mamy tutaj w Wiedźminie, więc nie jest to absolutnie dla mnie żadnym problemem czy powodem do płaczu. Sobie chętnie pojeżdżę. O, coś tam mamy napisane.
Ja od razu schodzę, czytam. Wszystko chcę wiedzieć o tym świecie. Uwaga! Obóz wojsk cesarza opuściła duża grupa dezerterów. Zostali oni wyjęci spod prawa jako zdrajcy i stali się bandytami. Do czasu, aż dezerterzy zostaną schwytani i ukarani, należy unikać wszelkich z nimi kontaktów. Jedziemy! Poszukajmy tego kapłana, ale wiecie co? To jest takie typowe dla księży, nie? Znaczy, oczywiście nie dla wszystkich, bo zakładam, że są kapłani w naszych czasach, którzy pełnią tę posługę, będąc do niej po prostu stworzonym. Natomiast ten akurat kapłan Wiecznego Ognia odpowiada tym najgorszym zachowaniom posługi kapłańskiej. Narkotyki, zabójstwa. No tu może byśmy troszkę przesadzili, chyba że mówimy o jakichś mafijnych układach, ale kurczę, no tak nie można robić. I to jeszcze chciał dealera swojego, może chciał jego przejąć biznesy na przykład. Czyli chciał też sam handlować. A teraz Wiedźmina wynajął, żeby to wszystko pozamiatać pod dywan. No nie, nie. Wiedźmin tak głupi nie jest i Wiedźmin za chwileczkę zrobi swoją robotę. Źle pojechałem oczywiście naokoło, więc tu będę musiał z powrotem skręcić na mój główny szlak i trakt. Dobra. Także bardzo, bardzo nieładne zachowanie kapłana Żywego czy tam Wiecznego Ognia. Żywego Ognia, Wiecznego Ognia. Gdzieś tego Żywego Ognia też byli kapłani, albo mi się zupełnie wszystko pokićkało. No nieważne. Ważne, że musimy do niego teraz dojechać. I to będzie podstawa. Tu mamy jakieś przeciwników. Zatańczmy. Nie, no chyba nie będziemy się nimi interesować, co? Jeśli to nie jest konieczne do jakiegoś zadania, czy do zbierania rzeczy, to... Tu jest to drzewo wisielców, gdzie oczywiście mamy ten główny znacznik. I tutaj Wiedźmin przybył niedawno, żeby porobić rzeczy. Ale tak, będziemy się na razie koncentrowali na zadaniach tych pobocznych głównie. No i takich, tych takich powiedzmy najsłabszych będziemy wyszukiwać, żeby powolutku sobie tą naszą reputację zgodnie z imersją pogłębiać. Zbierać doświadczenie i tak dalej, w tym świecie się odnajdywać. Jest wspaniale, gra się cudnie. Żałuję tylko, że nie tak jedziemy. Często gram sobie jakbym chciał. O, tu będziemy mieli chyba bandziorków. Coś mi się tak wydaje. Ale też sobie chyba pominę. No, chyba, że będą bardzo chcieli walczyć. Wygląda na to, że tak będzie. Siódmy poziom! Nie dajcie mu odetchnąć! Siódmy poziom to jest problematyczne dosyć. Dla mnie w tym momencie. Chyba, że on nie będzie mnie gonił. Bo w zasadzie ja się z nim bić nie muszę. Ale teraz wkraczamy na takie... O, tu są jakieś obozy, widzę. No, pewnie ludzie tu mają swoje problemy, prawda? To znaczy... Co tu się dzieje? Czemu oni krzyczą? Ja wam nic nie zrobię. Ja tylko do kapłana. Tu jest most jakiś. Tu jakiś ziomek, pirat. No jak pirat z Karaibów, dobra. Ja nic wam nie zrobię, przepraszam, że wyciągnąłem broń. Ale to absolutnie nic nie znaczy. Tu nie ma żadnej walki. Ja tylko tego kapłana chcę namierzyć. Tutaj jest chyba, tak. Jest z nim dwóch osiłków. No ciekawe jak oni zareagują, czy będzie się trzeba bić. Pewnie tak. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? To jest kurwlu. Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Tak. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. No i co teraz? Czy my powinniśmy zapomnieć o tej sytuacji? Tak, kościół nie interesuje mnie zupełnie. Tamten był handlarzem Fistechu, czyli dealerem. Więc po jednej i po drugiej stronie mamy złych ludzi. W sumie jakbym wziął hajs, to byłoby chyba lepiej. Bo Wiedźmini się nie wtrącają w takie rzeczy. Dobra. Zgoda. Niech i tak będzie. I zniknij mi z oczu. Sianko to sianko.
doświadczenie do zebrane, 60 nowigradzkich koron też się przyda. Może i to nie była najlepsza decyzja w życiu Wiedźmina, no ale mamy spokój, mamy siano, pieniądze zebrane, jest dobrze. Nic nam więcej tak naprawdę nie potrzeba, a teraz jestem w zupełnie jakimś nowym miejscu. Gdzie ja żem teraz wylądował, słuchajcie? Tak się tu kręcę, a co to jest? Ludzie w opałach, o! To warto by było im pomóc, a to jest bardzo blisko tutaj gdzieś. Ludzie w opałach. To ciekawe. Pewnie jakieś potwory ich tutaj męczą. Aha, bo to jest tu. Albo jakieś bandyty. By trzeba było dojść do tej drogi i zerknąć. A jeszcze sprawdzę sobie, co tutaj się dzieje takiego. Dlatego oni krzyczeli. Oni nie krzyczeli na mnie. Tu się po prostu coś dzieje. Chyba. No i co tu mamy? A, bandziorek jest. Spalimy go. Co? Przeszła ci ochota? No, miecz. Ale nie srebrny. Ej! Chciałem przyblokować. Kurczę, nie mogę. Może zapisać poziom? Ciekawe. A może ja po prostu nie umiem. Dobra, tu będziemy chyba mieli kolejnych. Tak blisko obozu z żołnierzami mamy bandytów? To dziwna sprawa jest. Zerterów w zasadzie. O, wysokie poziomy. Siódmy to już wysoki poziom jest, jak na mnie, ale tylko ludzie. Bardziej bym się obawiał oczywiście zwierząt albo potworów. A tam mamy przywódcę. Teraz się z nim rozprawimy. No chodź, chodź. Tam mamy jeszcze koleżkę, który strzela. Może warto by było nim się najpierw zająć. Zaraz zginę w ogóle, wow! Moment! Ja tak nie mogę! Ja nie mogę zginąć! Muszę tu się skupić teraz, bo mam bardzo mało życia! A został tylko ten łoś. I tam łucznik jeszcze został, cholera. To pełne skupienie. Tak wiecie, walczę, walczę i zapominam, cholera, o tym całym życiu, które mam. Dobra, udało się. Udało się przeżyć. Gdzie te ludzie w opałach? Tu jest jakiś ziomeczek. Uwolnijcie mnie, błagam! Tu potrzebujemy klucza. Aha, może tu? Saletra. Na pewno klucz ma przywódca bandytów. To tak w grach zawsze jest. To zaraz sprawdzimy. Po kolei. Po kolei ich tutaj obierzemy ze skóry. Przeciążony jestem. O cholera. Trzeba coś wyrzucić w związku z tym. To za chwileczkę ogarnę sobie. Albo jakiś handlarz by się przydał. Jest klucz. Mamy klucz. Zaraz coś wywalę. Ekwipunek. Wywalimy sobie jakiś miecz. Broń stalowa. Wyrzuć. Y. Mamy ile? 59 na 60, czyli w porządku. Będzie trzeba znaleźć jakiegoś handlarza i posprzedawać mu te graty, bo nosimy tego, albo jakąś skrzynię zmontować. No dobra. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przez Pontar. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Okej. Okay. Już gdzieś cię widziałem. Chyba w obozie Nilfgaardu w Białym Sadzie. Coś mi się tak wydaje. Tu mamy jakąś skrzynię. Oj, podpaliłem się. Jasny chuj. Zaraza. Olej, srebro, schemat, redańska żołądkowa mocna. Tego kordzika nie biorę, bo... Ależ wieje. Nie mamy miejsca. Co wieje? Ej, Wiedźminie, tam to tylko wiatr. Tego miecza nie biorę i jabłko sobie wezmę. No i dobra. I zjem sobie chlebek. I elegancko, słuchajcie. Czyli żeśmy powędrowali aż tutaj. No, no, no. To na razie jesteśmy tylko na tej takiej wysepce, można rzec. A gdzie jeszcze cały świat do odkrycia? Matko i córko, ile tu się będzie rzeczy działo. Za dzisiaj serdecznie wam, moi kochani, już dziękuję. Pozdrawiam was, trzymajcie się. Dużo zdrówka wam życzę. Cześć!